Posłowie Krzysztof Truskolaski i Robert Tyszkiewicz zorganizowali konferencję prasową dotyczącą programu Platformy Obywatelskiej. Jednak głównym jej tematem było mieszkalnictwo. Czy Polacy mają możliwość utrzymania mieszkania bez zmartwień? Czy wystarczy im pieniędzy w portfelu? W dzisiejszych czasach, przy szalejącej drożyźnie, przy ogromnych ratach kredytów, młodzi ludzie do 45 roku życia są praktycznie pozbawieni możliwości zakupu lub wynajmu własnego mieszkania. Według Eurostatu wielu z nich, około 50%, mieszka z rodzicami. Jest to po prostu skandal. Państwo powinno pomóc młodym ludziom usamodzielnić się. Ale niestety przez ostatnie 8 lat, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, programy mieszkaniowe, które zostały zaproponowane przez rząd, nie wyszły. Jest to jedna wielka klapa. Ja mogę powiedzieć na przykładzie Białegostoku, jak to wygląda. Szanowni Państwo, rząd proponował, aby na terenach PKP w Białymstoku, przy ulicy Kolejowej, wybudować mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Nawet w Łomży i w Suwałkach podpisano już listy intencyjne. Ale z tego, co wiem, nie wybudowano żadnego mieszkania. W Białymstoku przedwczoraj wyglądało to tak. Czy tutaj można mieszkać? Czy to jest te słynne Mieszkanie Plus dla mieszkańców Białegostoku? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Rząd oszukał Polaków. Rząd oszukał mieszkańców Białegostoku, bo Mieszkanie Plus w Białymstoku po prostu nie powstało. Wczoraj na Komisji Infrastruktury rozmawialiśmy o programie Mieszkanie Plus. Przyjechali mieszkańcy z całej Polski. Mówili, jak zostali oszukani przez rząd. Mieszkanie Plus miał to być program tani dla młodych ludzi, ale niestety okazuje się, że te czynsze są większe niż czynsze w stawkach rynkowych. Więc my dzisiaj chcemy zaprezentować swój program mieszkaniowy. Chcemy, aby po wygranych wyborach mieszkańcy, młodzi ludzie do 45 roku życia znowu czuli się bezpieczni. Znowu wiedzieli, że państwo pomoże im w uzyskaniu pierwszego M. Dlatego chcielibyśmy zaprezentować program Kredyt 0%. Chcemy wprowadzić kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia. Byłyby to kredyty, które by były nieoprocentowane, gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i to BGK płaciłoby pozostałą ratę kredytu. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie dla osób, które po prostu teraz nie mają jak dojść do tego pierwszego mieszkania. Mieszkańcy Białegostoku, mieszkańcy całej Polski chcą się usamodzielnić, ale nie mają do tego możliwości. Dlatego ten kredyt byłby wyjściem z tej sytuacji. Te kredyty byłyby gwarantowane przez państwo, przez Bank Gospodarstwa Krajowego i raty w tych kredytach byłyby naprawdę niskie. Byłyby oprocentowane 0%. Liczę na to, że rząd się opamięta i rząd zaproponuje również rozwiązania, które będą dla mieszkańców Polski możliwe do przyjęcia, ale niestety dotychczas przez 8 lat polski rząd nie zaproponował nic oprócz programu Rudera Plus. Szanowni Państwo, mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem. To jest fundament naszego programu Kredyt 0%. Mieszkanie musi być dostępne dla wszystkich, którzy chcą założyć rodzinę, podjąć pracę, zostać w swoich małych ojczyznach, czy zostać w tej największej ojczyźnie w Polsce. Dziś nasz kraj zmaga się z plagą wyjazdów młodych ludzi poza granice naszego kraju. Nasz region zmaga się z plagą wyludnienia. To wszystko wiąże się w bezpośredni sposób z brakiem dostępności mieszkań. I przez 8 lat władza PiS w tej kwestii niczego kompletnie nie zrobiła. Miało być 100 tysięcy mieszkań rocznie w ramach programu Mieszkanie Plus. Wybudowano przez kilka lat niespełna 20 tysięcy mieszkań i to, jak mówił Krzysztof, na zasadach i warunkach takich, które są rujnujące dla uczestników tego programu. Pora z tym skończyć. I do premiera Morawieckiego mamy dziś prosty przekaz.
Niech pan nie ogłasza nowych programów mieszkaniowych, póki się pan nie rozliczy przed Polakami z katastrofy programu Mieszkanie Plus, póki pan nie dokończy tego i nie zaopiekuje się ludźmi, którzy dzisiaj zabrnęli, ugrzęźli w tym programie i nie stać ich na to, by korzystać z mieszkań, które dzisiaj zajmują. 0% to jest propozycja, która w radykalny sposób obniży koszty pozyskania własnego mieszkania. Warto przypomnieć, że dzisiaj przy obecnej inflacji, a przed chwilą dowiedzieliśmy się, że najnowsze dane inflacyjne to jest 18,4%, najwięcej od 1996 roku. Przy takiej inflacji płacimy za odsetki kredytów hipotecznych więcej niż kwotę, znacznie więcej niż kwotę samego kapitału kredytowego. Przedstawialiśmy te wyliczenia i to są dla kredytu 500 tysięcy złotych na 25 lat, to jest w sumie różnica między 700 tysięcy do spłacenia w ramach samego kapitału, a ponad 1,280 tysięcy razem z odsetkami. To jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, nie do udźwignięcia przez zwykłych ludzi. Więc to jest taki prosty wybór. Czy za 500 000 kredytu będziemy płacić 500 000, czy będziemy płacić 1,280 000? To jest te 780 tysięcy różnicy, które wynikają między warunkami, które dziś są obecne, a te, które chcemy zaproponować. Ale to jest, proszę Państwa, nie wszystko, bo ogromnym problemem w tej chwili jest brak możliwości finansowych przez młode rodziny, przez młodych ludzi wynajmowania mieszkań. Dlatego my mówimy o dopłacie do wynajmu. 600 zł miesięcznie dopłaty do wynajmu dla tych, którzy nie są właścicielami żadnego mieszkania i wyłącznie korzystają z mieszkania wynajętego. To jest również bardzo istotne wsparcie dla młodych rodzin, dla młodych ludzi w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. I oczywiście jest potrzeba, tak jak robi to cały świat, jak robi to cała Europa, wsparcia programu mieszkań komunalnych. Przewidujemy 10 miliardów złotych dla samorządów przez 4 lata na remonty pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Dzisiaj wiele przestrzeni mieszkaniowych marnuje się, bo samorządy przyciśnięte przez rząd finansowo nie stać na to, aby podejmować remonty. Chcemy im w tym pomóc, chcemy uruchomić ten zasób, który jest dziś niewykorzystany poprzez wsparcie finansowe samorządów. Zrobimy to, sprawimy, że ludzie, młodzi ludzie zechcą zostawać w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, zechcą zostawać na Podlasiu i zechcą pozostawać w Polsce. Zechcą też zakładać rodziny. To jest też temat, kiedy się wszyscy zastanawiają, dlaczego wciąż mamy w Polsce tak fatalną sytuację demograficzną, dlaczego rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej. Odpowiedź jest jasna. Jeżeli młodzi ludzie nie mogą zapewnić sobie mieszkania, no to nie będą decydować się na dzieci. Więc w każdym społecznym wymiarze ten program jest niezbędny do podjęcia i jest dzisiaj po prostu polityczną powinnością. Mieszkanie musi być prawem, a nie towarem.